Bardzo dziękuję za zaproszenie księdzu Pawłowi, księdzu proboszczowi, za to, że tu mogłem być dzisiaj, w tym dniu, kiedy chyba po raz pierwszy była intronizacja figury Matki Bożej Giedrzwałckiej, Królowej Polski, poza Giedrzwałdem. Poza Giedrzwałdem, tam jest figura, ale niepokalanej poczęta, tu natomiast mamy Królową Polski. Kilka słów o Giedrzwałdzie. Giedrzwałd, czy jest ważny, dlaczego jest ważny, dlaczego nie jest ważny, dlaczego Giedrzwałd nie miał okazji rozwinąć się tak jak te wielkie sanktuaria maryjne, które znamy w Europie, jak chociażby Fatima czy Lourdes. A Giedrzwałd, który został w cieniu przez wiele, wiele lat, na to złożyło się bardzo wiele czynników. Trudno, żeby to wszystko omówić, ale pierwsze pytanie, które chciałbym postawić, czy faktycznie Giedrzwałd był tak ważny na drodze do niepodległości? W historiografii polskiej nie odnajdujemy poważnych publikacjach, czy mniej poważnych, ani jednego zdania na ten temat. Czy to uczyniono z pełną premedytacją, czy też bez premedytacji, trudno mi powiedzieć. Ale chyba z pełną premedytacją. Skłaniam się ku tej tezie. Ta droga do niepodległości wiodła różnymi krętymi ścieżkami, bo przecież powstania to jedno listopadowe, które kończy się upadkiem. Bierze w nim udział około 50 tysięcy Polaków, drugie styczniowe też około 200 tysięcy. A później praca organiczna, jak to czytamy w historii. I ni stąd, ni zowąd rozpoczynają się objawienia Matki Bożej w Giedrzwałdzie w roku 1877, które ściągają rzesze pątników z całej Polski, nie tylko, bo spoza granic też przybywają pątnicy. Dzisiaj już wiemy, że do Giedrzwałdu w tym czasie przybywa około 500 000 pątników w roku objawień, czyli ogromna masa. Ale też wiemy, że odbyła się pielgrzymka na 3 tygodnie przed przybyciem do Giedrzwałdu Polaków z okazji 50. rocznicy sakry biskupa i papieża Piusa IX. Zostali przyjęci na audiencji. Na audiencji papież Pius IX wygłasza przemówienie, mówiąc, jaka powinna być nasza droga do niepodległości, do wolnej ojczyzny. I zwracasz też tam uwagę na takie dwa momenty, że wasza droga powinna biec między innymi przez walkę, przez modlitwę, przez unikanie tego, co nas niszczy, co jest największym naszym wrogiem. I wydawałoby się, że walka powinna pójść poprzez powstanie kolejne. Ale to nie o powstanie chodziło. Bo powstania przyniosły klęskę, ból i cierpienie, choć pewnie też zrodziły świadomość narodową na swój sposób. 3 tygodnie po tym przemówieniu Maryja, objawiając się w Giedrzwałdzie, dokładnie 27 czerwca, w pierwszych słowach mówi i zwraca się: odmawiajcie codziennie różaniec. A papież Pius IX, wypowiadając te słowa do zgromadzonych Polaków, mówi, że nie mieczem macie walczyć, przywołując tu postawę Piotra, który chciał mieczem zawojować i obronić Chrystusa, ale papież mówi modlitwą. A cóż Polacy dostają do ręki w Giedrzwałdzie? Różaniec. I ten różaniec niosą pod strzechy swoich domostw 500 000 pątników. Kiedy nas było w granicach wówczas nieistniejącej Rzeczpospolitej około 10 milionów Polaków. Jaka rzesza, proszę sobie wyobrazić. A przecież ktoś, gdzie jedzie na pielgrzymkę, na spotkanie, wraca do domu, dzieli się to ze swoimi domownikami, sąsiadami, opowiada. Gdybyśmy to przemnożyli przez 5-10 osób, proszę zobaczyć, 5 milionów osób,
i ta informacja dociera. Ale kto przybywał do Gierszfałdu? Przede wszystkim ludzie młodzi. Najliczniejszą grupą wiekową to 30-latkowie, którzy przecież już mieli rodziny, wychowywali dzieci. Słyszą, to orędzie do nich dociera, że Matka Boża prosi o różaniec, o trzeźwość, o czystość młodego pokolenia. Że mówi z dziewczynkami w języku dla nich zrozumiałym, czyli po polsku. Druga grupa, która przybywa, to 20-latkowie, ci, którzy weszli w związki małżeńskie. A trzecia to nastolatkowie, ci, którzy byli u progu zakładania małżeństw. Ta grupa liczyła około 450 tysięcy. Oni niosą orędzie pod strzechy naszych domostw. Ale też przybywająca młodzież do Gierszfałdu w tamtym czasie, w 1877 roku, stawia pytanie, proszę zobaczyć, ile lat już minęło od trzeciego rozbioru. Ile pokoleń już wychowywało się w polskich rodzinach, nie mając własnej ojczyzny, państwowości, rządu. A to jest czas kulturkampfu, rusyfikacji, niszczenia wszystkiego to, co było najpiękniejsze, polskie. Młodzież, słysząc, że Matka Boża mówi w języku dla nich zrozumiałym, czyli po polsku, z Gierszfałdu jedzie do Krakowa, żeby faktycznie sprawdzić, czy myśmy mieli kiedyś królów. Czy myśmy mieli własną ojczyznę. Łatwo jest coś zniszczyć, zapomnieć. To są procesy często nieodwracalne. Budzi się świadomość, przede wszystkim duchowa, moralna, religijna, ale i też, a może, bardzo mocno narodowa. Czym to skutkuje? To, co się wydarzyło w Gierszfałdzie. Czym to zaskutkowało? Przede wszystkim tym, że nastąpiła odnowa moralna i duchowa w polskich rodzinach. Moralna. Bo pada tam pytanie w czasie objawień, co będzie z alkoholikami? Będą potępieni. A jak im pomóc? Otoczyć modlitwą i niech zerwą z grzechem. Co mamy po objawieniach gierszfałdzkich? Wysyp bractw trzeźwościowych. W granicach wówczas nieistniejącej Rzeczpospolitej, czy to na Warmii, czy na południu, czy w innych częściach nieistniejącej Polski. Bractwa, które doprowadzają do tego, że karczmy prowadzone przez naszych starszych braci upadają. Że nie są w stanie funkcjonować. A kiedy odprawiane są misje parafialne, to bardzo często w parafiach był jeden dzień poświęcony na pogrzeb dla butelki od wódki. Parafianie szli na cmentarz, był grób, trumna, butelka od wódki i powstawały bractwa trzeźwościowe. Zafunkcjonowało? Tak. Zaborca jeden czy drugi nie potrafił sobie z tym poradzić, chociaż próbował, bo przecież łatwo takim narodem zarządzać, który jest pijany, swoje majątki traci w karczmach. Można nimi rządzić, zarządzać, upadlać. A kolejna, jakże bardzo ważna odnowa, to duchowa. Zabij ducha w młodym człowieku, to tym człowiekiem możesz zarządzać jak chcesz. Upodlić go, zdeprawować, zdemoralizować, to on będzie tak żył, jak ty będziesz chciał. Będziesz nad nim panował. A co czytamy kilka lat po objawieniach w sprawozdaniu sporządzonym przez księdza Augustyna Weissla, ówczesnego proboszcza, że na niespotykaną skalę na Warmii i w innych częściach naszego narodu powstają bractwa różańcowe, które jak grzyby po deszczu powstają i mobilizują i ludzi młodych, w średnim, starszym wieku, by się modlili, trwali na modlitwie. Bo co? Bo trwa odnowa duchowa. Ale czy tylko to?
Przede wszystkim młodzież, która tam przybyła, zanosząc orędzie gietrzwałckie, otrzymując tego Ducha Bożego, bo kiedy, mam tu tylko jedną książkę, można ją nabyć jeszcze w księgarni naszego dziennika Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu, to są opisy, jak pątnicy z wielu stron Polski przybywają do Gietrzwałdu, jadąc pociągami po 50, 100 wagonów trzeciej i czwartej klasy. To nie tak jak dzisiaj ktoś ma kuszetkę, pierwsza klasa, druga, bo wygodne życie. Inaczej zupełnie wówczas ta rzeczywistość wyglądała. Ale ci, kiedy pątnicy jadą, odmawiają różaniec, modlą się, śpiewają swoiste rekolekcje dla całej Polski przez cały rok 1877. Odnowa duchowa i moralna, której się nikt nie spodziewał. Ale cóż później się dzieje? Jak pisze ksiądz proboszcz Augustyn Weiss, odnowa moralna, która zaowocowała bogobojnymi, pobożnymi rodzinami. Badając ten temat, badając, pisząc po tej książce pierwszej, bo to jest pierwszy tom, otrzymałem taki sygnał z Irlandii od emerytowanego demografa pracującego w Polsce przez wiele, wiele lat, abym dokonał analizy, co się stało pod koniec XIX wieku, że mieliśmy boom demograficzny. Przywołał mi tam kilka książek, publikacji, mailu, które otrzymałem. Pochyliłem się nad tym. I w dziejach naszego narodu, mającego dzisiaj ponad 1050 lat naszej państwowości, jeden, jedyny raz mieliśmy na taką skalę boom demograficzny, o którym dzisiaj rządzący pewnie by tylko mogli pomarzyć. Czy to w powiecie, czy w gminie, czy w stolicy w Warszawie, czy rządzący w Brukseli. W latach 70. w granicach naszej dawnej Polski mieszkało około 15 milionów mieszkańców, bo byli i Żydzi, i Ukraińcy, i Rosjanie. Ale w przededniu wybuchu I wojny światowej w 1914 roku było nas ponad 30 milionów. Co się stało? Kto im dał 500+? Nikt. Kto ich woził do szkoły? Gimbus czy ktoś? A zatem cóż takiego musiało się stać, że raptem zaczęły się dzieci rodzić w polskich rodzinach? Że kobieta polska, żyjąca czy to na Mazowszu, północnym południu, czy w guberni suwalskiej, czy na Śląsku, czy na Podlasiu, raptem przyjmuje dziecko. Nastąpiła moralna odnowa rodziny. Rodzina stała się Boża, bogobojna, pobożna i przyjęła tego Ducha Bożego. Pokusiłem się, żeby dokonać kwerendy ksiąg metrykalnych w kilku rejonach Polski. Zbadałem to w Suwałkach, gubernia suwalska, o ile procent wzrosły chrzty, no bo praktycznie wówczas 100% dzieci było chrzczonych katolików, w stosunku do lat 60., 70. XIX stulecia, czyli jeszcze przed objawieniami, po objawieniach i na początku XXI stulecia. Gubernia suwalska, czyli Suwałki, dokładniej nas parafii, 70%. Na Mazowszu Południowym około 60% wzrasta liczba chrztów w stosunku do 60-70 lat. Ale na Podlasiu, tym biednym Podlasiu, w okolicach Wojcieszkowa, Łuków i okolice, w ciągu 4 czy 5 dekad wzrasta liczba chrztów o 300%. Demografowie owszem piszą, bo mamy
higiena, ziemniak, rozwój przemysłu, może wykształcenie, ale nie do końca na Podlasiu rozwój przemysłu, wykształcenie, bo nic się nie zmieniło w tym okresie czasu. A jednak rodzą się dzieci. Pan nam pobłogosławił. Pan nieba i ziemi i królowa Polski. Rodziny były wielodzietne. Jak tu jesteśmy, to pewnie jeszcze wielu z nas pamięta może opowiadania swoich babć, albo zna swoje babcie czy dziadków, że to były rodziny mające 11, 12 dzieci, bo takie wówczas były rodziny. I to jest ten najpiękniejszy owoc, który otrzymaliśmy po objawieniach Matki Bożej Gierzwałckiej. Owszem, demografowie ten element religijny jakby wykluczają, on nie funkcjonuje, a ja uważam, że on jest najważniejszy. Bo kiedy dzisiaj konfrontujemy się chociażby z takimi krajami jak właśnie Filipiny, Polska, Turcja, Polska, Egipt, Polska, w latach 60. mieliśmy 32 miliony mieszkańców. Filipiny miały tyle samo. Też około 32 milionów. W 2020 roku my mamy ile? Ilu mieszkańców? 38 milionów. A Filipińczyków jest 110 milionów. Podobna sytuacja jest z Turcją. Mieliśmy tyle samo mieszkańców, to w Turcji 32 miliony. Dzisiaj Turków jest 86, może 7 milionów, a nas zostało 38. Egipt. Też mieliśmy po 32 miliony. To wszystko do sprawdzenia. Dzisiaj ma 100 ponad milionów, a nas jest 38. A zatem stawiam sobie pytanie, kto nam zaciągnął hamulec? Kto przyszedł i zniszczył ten naród? Nie ma wojny. Czy ktoś dzisiaj do kogoś strzela? Nie. Ale wymieramy. Nie ma w naszych rodzinach dzieci. My, księża, mamy swoiste doświadczenie, chodząc po kolędzie. Ja pamiętam jeszcze lata 90., kiedy tam była rodzina najczęściej wielodzietna. Dzisiaj przychodzę po kolędzie. Miałem okazję chodzić akurat przed pandemią, po pandemii nie chodziłem. Do bloku czy do domków jednorodzinnych. Jeden widok. Babcia, dziadek, babcia, dziadek, babcia, dziadek. Czasami gdzieś młody człowiek. A zatem ile byśmy dzisiaj mogli mieć mieszkańców, żyjąc w pięknej naszej polskiej ziemi? Optymistycznie patrząc. Zaskoczę tu wszystkich, łącznie z księdzem profesorem. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Mieczysławowi za recenzję książki. A przepraszam, panu profesorowi. Ach, to tak jest, jak już człowiek tylko ciągle z księżmi. To jest drugi tom tej publikacji. I tu odpowiadam na to pytanie, co się stało po tym przeogromnym boomie demograficznym, który mieliśmy, który został nam dany, to Boże błogosławieństwo na polskiej ziemi. Daliśmy się zwieść, oszukać. Przyszli ludzie złej woli i nas zniszczyli. Bo dzisiaj, gdyby nie było pierwszej wojny światowej i drugiej, gdyby nie było cywilizacji śmierci, to dzisiaj na polskiej ziemi, i zaraz będę słyszał, a gdzie byśmy się pomieścili? Mogłoby żyć ponad 200 milionów Polaków. Egipt, wrócę do Egiptu, ma ponad 1 000 000 km², ale do zamieszkania tylko 50 000 km². Wszystko inne to pustynie. Jest ich ponad 100 milionów. A Japonia... Bo ktoś powie, ale jaka bieda by była.
A Japonia ma dzisiaj 125 milionów mieszkańców, a wykorzystuje tylko 70 tysięcy kilometrów kwadratowych do zamieszkania. Można? Można. Ale co się stało? Co się stało, że to Boże błogosławieństwo, które otrzymaliśmy jako naród polski, został zniszczony? Przyszli ludzie, socjaliści różnych barw i wmówili nam, że trzeba wyzbyć się dzieci. Że dziecko przeszkadza, ty będziesz wolny i wolna w małżeństwie, kiedy nie będziesz miała dzieci. Co nam zaaplikowano? Jeszcze w latach, na początku XX wieku, na kobietę w wieku rozrodczym w Polsce wskaźniki mówią, że mieliśmy prawie 6 dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że były wielodzietne rodziny. A dzisiaj? Dzisiaj mamy 1,38. Nawet 1,5 dziecka nie ma. A żeby była zastępowalność pokoleniowa, to jest koło... No, najlepiej, gdyby było 3 dzieci. Ale przecież powiedziano nam, że dziecko w łonie matki to nie dziecko, to nie człowiek. Na polskiej ziemi, tu gdzie żyjemy, pozwoliliśmy sobie zabić 33,5 miliona dzieci nienarodzonych. Mamy za co pokutować? Obraziliśmy królową Polski. A II wojna światowa, pierwsza, to 11 milionów łącznie. A emigracja ta zarobkowa i ekonomiczna to 4 miliony. A gdzie reszta? A reszta to jak czad, który wydobywa się z komina. Nie widać, nie słychać, a zabija. Rodziny to środki antykoncepcyjne, o których dzisiaj boimy się mówić. Ale gdybyśmy policzyli, to ponad 100 milionów istnień ludzkich, któremu nie pozwoliliśmy, aby się pojawiło na polskiej ziemi. Czy Pan będzie błogosławił? Dzisiaj utyskujemy, że za chwilę nasi bracia, którzy przyszli z Afryki czy z innych krajów, przejmą Europę. Tak, przejmą, bo myśmy stracili wiarę. Stajemy się narodem bez Boga. Pozwoliłem sobie zatytułować tą książkę Utracona niepodległość. I takie podhasła dekatolicyzacja, czyli ktoś, kto przyszedł i zabiera nam wiarę. Demoralizacja, która ma dzisiaj bardzo szerokie pole do popisu wśród dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Demonizacja, bo natura ludzka nie lubi próżni. Jeśli zabierze się żywego Boga i wiarę żywego Boga, trzeba dać temu człowiekowi młodemu coś innego. Najczęściej kult złego ducha. Też o tym pisze. A na koniec depopulacja, czyli giniemy. Czy jesteśmy dzisiaj w stanie się obronić, ostać? Konkluzja moja w zakończeniu, w ostatnim punkcie przedstawia 3 warianty. Jeden optymistyczny, że jesteśmy w stanie jeszcze jakby odbudować swą tkankę narodową, pesymistyczny, że stawiamy tak, jak jest, giniemy. I jeszcze opcja Noego, którą też w trochę inny sposób zaprezentowano w innej publikacji. Że małe wspólnoty uratują, jak Noe kiedyś uratował rodzaj ludzki, tak może my dzisiaj uratujemy, wybrani uratują Polskę, Europę. Trudno mi powiedzieć. Stoimy przy ogromnym zakręcie. Nie ekonomia będzie decydowała o przyszłości świata, ale wiara w Pana Boga. Czy my odbudujemy naszą wiarę? Bo ci, którzy przyszli z innych krajów, nie wstydzą się swojego Boga. Mają odwagę ją wyznawać wszędzie.
a my się wstydzimy. Nie wstydzą się przyjmować potomstwa, bo wiedzą, że dziecko jest darem Pana Boga. To nie jest dar kobiety. Kobieta jest narzędziem. Ojciec jest narzędziem. Czy to uczynimy? Matka Boża z Gieczwałdu dała nam piękny dar. Myśmy go trochę albo bardzo zniszczyli. Może dzisiaj przy okazji 150. rocznicy jest okazja jakby na nowo wzbudzić i ten impuls dać narodowi. Nie wiem, ale trzeba czynić. Bo jeśli nic nie uczynimy, to wszyscy zginiemy. Dziękuję bardzo. A tę książkę można tam nabyć przy wyjściu.